Everybody clap your hands! Z tej strony Feather Fanatics. Jedziemy na ryby, na legalu, na dzierżawiony staw przez jedno z kół. Po prostu więcej nie mogę powiedzieć, bo to po koleżeńsku. Mam udostępnienie właśnie tego zbiornika. No i co więcej, będzie ze mną prawdopodobnie Kamil Pobiega, który pokaże trochę inne wędkowanie, bo wędkowanie na odległościówkę. Dlaczego na odległościówkę? Dlatego, że tam nie ma warunków po prostu na łowienie z gruntu. Są to bardzo muliste i stare stawy, wysychające w dodatku, więc najlepszą metodą wędkowania tam jest metoda spławikowa. No i co więcej, będzie też wyjaśnienie jednej sytuacji, zobaczycie zresztą na filmiku, przynajmniej próba, co, o co chodzi, oglądajcie, nie zdradzę wam tego sekretu. Będzie test peletu, który dostałem właśnie od jednego producenta tutaj wrocławskiego. Będzie kilka tipów odnośnie wędkowania na odległościówkę i całkiem podstawowych z mojej strony przynajmniej. Może Kamil coś pokaże ciekawszego. Tipów odnośnie budowania zestawu i ogólnie wędkowania na metodę odległościową, bo kiedyś się wkręcałem w spławik i właśnie w odległościówkę łowiłem w Parku Wschodnim leszcze, właśnie nawet karpie, więc zapraszam na film. Także dzisiaj wam pokażę trochę tej właśnie odległościówki. Wziąłem specjalnie do tego, tutaj przygotowałem kołowrotek odległościowy, który sobie kiedyś kupiłem właśnie marki Cormoran. I to jest model Corecast Super Match 2AI. Przełożenie 5.1 do 1. Na przykład 0.20 wchodzi 110 metrów. No i w zestawie jest z trzema szerokimi i płytkimi szpulami przeznaczonymi właśnie do dystansowych, długich rzutów. Zobaczcie jaki fajny klip, żeby szybko można było odpiąć i po prostu dać rybie szansę ucieczki, walki i przez to może nie spięć, a właśnie grubej sztuki. Zaraz pokażę wędkę. Kupiłem używkę na Olixie chyba, czy na Fejsie. No i trochę dałem się zrobić tego, ale za te pieniądze. Zobaczcie. Kinetic Match Robinson Champions Team. Zielona wędka tego starego typu jeszcze. 3,90 od 8 do 20 gram wyrzutu. Super, niby super modulowany hiper carbon, nie wiadomo jak. Ogólnie do tego spławiczek wrocławskiego producenta Jakub WR. Widać go na fejsie, na moim fanpage'u na fejsie, tam też chyba wrzuciłem linka do niego. No i co, zmienię tylko kołowrotek z katanki na właśnie tego kormorana i pokażę wam, jak nawinąć prawidłowo żyłkę, bo będę świeżą żyłkę. Uwaga, 0.12. Pierwszy raz będę łowił na tak cienką żyłkę główną. Na ten kołowroteczek właśnie Robinsonka. Żeby prawidłowo nawinąć żyłkę na kołowrotek, tak naprawdę trzeba ją po prostu rozwinąć. 150 metrów rozwinąć i przez to, że się rozwinie ta żyłka, ona się jakby wyprostuje. Te skręcenia, mikro nawet skręcenia przy procesie produkcyjnym, one po prostu może nie znikną, ale zniwelują się trochę. Ona się trochę bardziej takie, tak wiecie, wypłaszczy. Podobno o wiele lepsze to daje wyniki. Potem nawinę podkład i przełożę na drugi kołowrotek. Już nie będę rozwijał tego całego połączenia. Kolega poszedł, rozwinął żyłkę, a ja zaraz ją zwinę. Ok, rozwinął i teraz będziemy zwijać. No i zwijamy 150 metrów po prostu. To jest niby 0.12. Ale nie wiem, tak pod palcami na wstępie to bym powiedział, że 0.14. No ale czego wymagać od żyłki za 8 zł?
ogólnie też test ekonomii tanich rzeczy, czy opłaca się. Kołowrotek jest też przeze mnie stuningowany z kolei, to jeszcze Wam pokażę na innym ujęciu. Udało się. A może teraz Wam pokażę. Słuchajcie. Dobrze widać. Ściągamy szpulkę. I tutaj po bokach mam takie szczotki, jak się stosuje do między drzwiami a posadzką, nie? Takie szczoteczki przyklejane z taśmą samą przylepną. Dlaczego taki tuning? Taki tuning wymyślili gdzieś tu w Polsce chłopaki, bo tu między rant szpuli a kołowrotek, no po prostu wkręcała się żyłka, nie? Żeby to zablokować, takie stuningowanie, takie stuningowanie, taka ciekawostka właśnie dla Was. Tak o, żyłkę, którą nawinąłem, tą główną, łączę zwykłym węzłem. O, takim, czyli spinningowy jakby. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. O. Jak się wiąże spławik z oczkiem, ale nie wzdłuż czonka, tylko poza czonek. I po prostu łączę ją w ten sposób, żeby jak najmniej było pofałdowań na łączeniu właśnie podkładu z główną żyłką. No i zwijam to już tak, po prostu dobijam do rantu, tutaj tego górnego rantu. Do tego górnego rantu, żeby mniej więcej lekko poniżej było. I za niedługo przyjedzie Kamil. Zaczniemy się rozwijać akurat w miarę w tym samym tempie. I żeby sprawdzić, czy nie macie za dużo podkładu, to po prostu trzeba wziąć co jakiś czas, jak się zwija, otworzyć kabłąk i patrzeć, czy żyłka sama nie wychodzi. Jak sama będzie zacznie wychodzić, to znaczy, że jest trochę za dużo podkładu. No. Sprawdzamy. Jeszcze troszeczkę można. Ważne jest to, żeby po prostu nawinąć jak najbliżej rantu, bo wtedy łatwiej się wysnuwa żyłka z tak szerokiej, płytkiej szpuli, szybciej. No i jest to bardziej efektywne po prostu. Wpływa na długość rzutów. Co to się stało? Jakieś zaplątanie małe. Wpływa na długość i celność i dalekość rzutów, także warto akurat tą czynność, czyli nawijanie żyłki, zrobić dobrze. Zwłaszcza, że po tym jak przewiniemy ją na trzecią szpulę, to po prostu też się bardziej ścieśni jakby, bo będzie cieńsza na górze żyłeczka. Ja myślę, że u mnie już w porządku. Mogę. Przewinąć. Przełożyłem sobie szpulę i będę już nawijać na właściwą szpulkę, tak żeby żyłka główna była już na wierzchu. Przypominam, 0,12 żyłka główna firmy Mistral, seria Champion. Zobaczymy. Ja wcale nie mówię, że jak jakaś mniej popularna firma, to od razu, że gorsza, zwłaszcza w tym świecie takim zawodniczym, po prostu to jest nagminne i smutna historia, ale tak czasem jest. Zawsze nie trafiam, jeżeli chodzi o tą pętelkę na szpuli, jak zaczynamy, że na odwrót daje i się nie chce nawijać, bo się obkręca. O, udało się. I jedziemy z tematem. O, jest, udało się. O. Mi się wydaje, że w miarę spoko to wygląda.
Ocencie sami. Można było się pokusić o więcej nawinięcia tej żyłki, ale podkładowej, ale już. Dobra, jedziemy dalej. Teraz wam pokażę po prostu, jak kiedyś, jak były takie zawody Call Me Challenge organizowane we Wrocławiu, Spławikowe, i ryba brała dosłownie na środku. Wszyscy ustawili się na odległościówkę, wtedy pamiętam, i ja siadłem za Zbyszkiem Mileckim. No i z ciekawości potem po tych wszystkich zawodach, a łowił naprawdę pięknie, łowił tak tłusto, że ważył się na dwa wiadra potem przy ważeniu. Więc podszedłem do niego i zapytałem się, jak robi stoper, bo byłem kompletnie zielony wtedy, jeżeli chodzi o jakąś tam metodę spławikową, odległościową tym bardziej. No i pokazał mi ten patent, więc ja wam też chcę to teraz pokazać. Żeby ta żyłka przechodziła przez przelotki, robi się stoper z innej żyłki, troszeczkę grubszej, na tej zasadzie, że tą żyłkę, z której będzie stoper, łamiemy na pół. Jest oczko, łapiemy i tak jak haczyk obkręcamy wokół żyłki głównej i drugiej końcówki żyłki jakby stoperowej. I teraz tą końcówkę, którą obracaliśmy, przeciągamy przez to oczko. No dosłownie tak jak haczyk po prostu się wiąże. Zaciskamy, ślinimy. O. Takie wąsy powinny... Zmawiła się, już tylko przyjechałem. Takie wąsy, słuchajcie, trzeba potem obciąć gdzieś do długości, nie wiem. Ja to zawsze robię tak do centymetra, ale no wedle uzdania każdy. Myślę, że nie dłuższe niż 2 cm, bo wtedy jednak będzie przez te przelotki wadzić. I teraz szybko powiem dalej o zestawie, bo jest bardzo prosty, przynajmniej mój. Przyjechał właśnie Kamil, pokażę swój potem zestaw. Do tego dołączam ten tutaj z karabinczykiem krętlik plus ten śmieszny taki koralik. Oczywiście nawlekam od grubszej do cieńszej średnicy. I potem to już jest prosto, zwykłe zaciskowe śruciny. Jedną sygnalizującą brania, jak postawię na dnie. No i reszta takich. Także nic trudnego. Rozwinę się z moim tutaj fotelikiem Browlinga. Pierwszy raz w sumie będę z niego łowił na spławik. No ale mówię, takie łowisko jest, że nie da się za bardzo na feder, więc zaraz nagramy jeszcze Kamila, coś powie, parę słów też i zaczniemy nęcić, łowić. Krótko potem o zanęcie będzie jeszcze mojej i jego. I no myślę, że on na dalszej odległości jednak z racji doświadczenia będzie sobie mielił wodę. Ja trochę bliżej. No zwłaszcza, że mój spławik też nie jest zbyt ciężki. 3,2 grama bez dociążenia. Także on inaczej będzie latał na pewno niż jakiś typowy wagler. Jedziemy. Kamil, opowiedz trochę o zestawie, który masz tutaj z kolei ty. Od początku do końca. Ja używam stoper sznurkowy, taki jak mamy w sklepie, nie wiążę z żadnych żyłek. Później mam koralik. Czekaj. Okej, koralik. Też ten taki łącznik. Mamy agrafkę z tuleją. Dwa stopery zakończone. Żeby tak było widać. O. Dwa stopery. Około pół metra niżej mamy pierwsze śruciny. O. I około pół metra mamy następne śruciny z krętlikiem. Okej. Okay. I przypon już, tak? Końcowy. I to jest później przypon. No to koniec. Zestaw się nie plącze. Po wyrzucie spławika zatrzymujemy na danej odległości. Śruciny wyprzedzają spławik, więc nic się nam nie pląta. Jeszcze to nagramy, tą technikę. I jest wszystko to... okej. Okay. Super, super. Więc jedziemy, zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Dokładnie. Ja powiem wam, chyba stanowiska nie rozwinę, ja sobie tu ponagrywam zawodnika pierwsza klasa. Widzę, że tutaj już bada, gruntuje łowisko. Jaki mniej więcej grunt? Nie wiesz? Nie rozwinęłem się. Otworzę sobie po prostu drzwi na pasażerze i będę sobie obserwował spławik. Bo tak naprawdę dzisiaj chciałbym pokazać o wiele lepszego zawodnika spławikowego niż ja i na tym się dzisiaj skupimy. Niech wreszcie ktoś coś zrobi za mnie na tym filmie, a nie ciągle ja i ja i ja. Więc słuchajcie, no. Jeszcze będę
taki pelet testował, dostałem na testy od wrocławskiego producenta, plus taką melasę, to sobie zaleję tą melasą, może go, żeby on spęczniał, nie wiem, jeszcze coś pokombinuję, nawet nie wiem, czy tak wolno, bo ja tak na pelet nie za bardzo, ale może się przekonam właśnie przez dzięki tym testom, więc jedziemy z tym. I poczekam tak z 15 minut, aż nasączy się, napęcznieje i ogólnie to są tak naprawdę pierwsze moje doświadczenia z peletem, ale nie jest to nic trudnego z tego, co widzę na tych forach metodowych i tak dalej. No i Kamil nęci rybkę elegancko. Pięknie, pół metra. 40 cm od spławika. Może ja spróbuję to przybliżyć, słuchajcie, jak się da. Ale celność jest całkiem przyzwoita. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba to miejsce gdzieś, gdzie jest ten spławik, właśnie obejmuje. No, dzisiaj jest naprawdę... Są fajne warunki właśnie do odległościówki. I ogólnie niezbyt skomplikowane łowisko. I by było na tyle? Tak. To ile poszło? 9. 9 kul poszło. A słuchajcie, ja natomiast zanęta ta Wonder Black mrożonka. Plus do tego trochę kukurydzy, trochę pinki, trochę białego. No i już ten pelet dochodzi też, więc odsączę go. I jeszcze dodam go do zanęty, no trochę tak na grubo, nie wiem, czy dobrze robię. Ogólnie najwyżej mi rybka nie wejdzie, łowię dość blisko brzegu. Kamil łowi znacznie dalej. Zobaczymy, jakie będą efekty tego właśnie wędkowania. Łowię dość blisko, ale wiadomo, jak to czasem. Trochę rozproszyłem tą rybę ostatnimi rzutami. No nic, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dodałem peletu, a czekamy. Łowię na kukurydzę, na dziadkowego po prostu. Jestem mile zaskoczony, jeżeli chodzi o wędkowanie na żyłeczkę główną 0,12. Bo fajnie się topi, w ogóle się nie plącze. Myślałem, że właśnie taka drobna, cienka żyłka będzie się plątać, będzie się gmatwać. Dlatego mówię, 8 zł to nie jest majątek, a spróbujemy, zobaczymy i super. Super, naprawdę. Wiadomo, to jest Mistral, jakaś taka, moim zdaniem, przegrubiona, około 0,14 bym jej dał. Ale całkiem fajna, sympatyczna, zadowolony jestem. Elegancko. Elegancko. No co my siedzimy, tak naprawdę takiego łapania to z godzinę. O, Kamil jest, następna rybka. Ja na grubo łapię na kukurydzę, a on zawodniczo. I jest coś znowu. Ładna podka, następna. Pokaż tu do kamery. No, taka 20 centymetrów, nie? I co, Kamil, powiesz? Coś już masz przeanalizowane? Na przykład, jak ryba podchodzi, jak bierze, jak pobiera? Coś już wywnioskowałeś z tej wody? Pobiera przynętę i ucieka od razu, więc nie mamy... Aha, agresywne brania. Nie ma brania, wystawiających jest w dno i prowadzi. Aha, czyli od razu ogień. No i dobra. Ja łowię, jeszcze raz przypominam, kukurydza plus pineczka. Kamil pinka, może biały jakiś. Białego też zakładasz? Tak. Biały, pinka, miksy różne. Kamil tutaj super. Super odławia rybkę.
płoteczki, tempo praktyczne. No miała być bardziej karpiowata rybka tutaj niby, ale na razie tak jest i cieszmy się z tego, co mamy. A ja ogólnie ogólnie to chciałbym poruszyć jeden temat. No słuchajcie, taki chciałem jeden temat poruszyć tutaj, kwestii takiego z youtubera z Wrocławia, Marcina, który pod ostatnim swoim filmem ukrył mój komentarz, który po prostu był dyskusyjny, był po prostu naprzeciw jego jakby opinii i jego zdaniu. Chodzi o podejście do nagrywania filmów, że filmy, które są relacjami bez ryb, też są wartościowe i tak dalej. Ja tak nie uważam, myślę, że są nudne i w ogóle wyraziłem przy tym właśnie swoją opinię. Pod ostatnim jego filmem w komentarzu zaczęła się dyskusja, poszło tam chyba z 12 komentarzy, po czym kolega mówi: ty, ale ja tam czytałem tą dyskusję, nagle jej nie widać. Ja mówię: co ty gadasz, ja ją widzę. I okazuje się, że co, że siwy po prostu ukrył ten komentarz dla publiczności, bo był kurde negatywny, bo po prostu psuł jego reputację, jego wizerunek. No tak się nie robi, siwy, po prostu. No i teraz właśnie do ciebie zadzwonię ze służbowego telefonu i wyjaśniamy tą sytuację na razie przez telefon. Nie będę pokazywał numeru. No. Może od nieznajomego odbierze. Halo? Halo? Nie wiem, tu są problemy też z zasięgiem, słuchajcie. Tak jakby odebrał, ale no nic nie słyszałem. Zresztą widzieliście sami. Jeszcze jedna próba. Sygnał jest. Wyżerają jego pelet. Nie sądzę, żeby mnie poznał po głosie. Aż tak często z nim nie rozmawiam przez telefon. Bynajmniej teraz nie odbiera. Już drugi raz próbuję, powiem wam, wczoraj dzwoniłem ze swojego numeru, nie odebrał. Cześć, ze strony Styczyńskim, niestety nie mogę teraz odebrać telefonu, oddzwonię, jak tylko będzie to możliwe. Pozdrawiam. O, sekretarka i... No i ja się nagrywam teraz. Siwy, odzwoń do mnie, Bartek z Feather Fanatics. Mamy do pogadania po prostu tutaj na razie. Chyba wiesz, o co chodzi. Czekam. No i myślałem, że teraz coś się dowiem, coś jakoś tego. No i widzicie. Ogólnie chodzi o temat właśnie taki, jak wam powiedziałem. Czekamy na telefon od Siwego. Co planujesz teraz zrobić? Spróbuję zrobić bardziej zbite kule z gliną, żeby nie zbierało się w tyle drobnicy w łowisku. Może przyciągnie to większe ryby. Aha. Czyli zgasisz zanętę, postawisz ją przy dnie i żeby nie zbierała jej drobnica, żeby nie pracowała tak bardzo, tak? No, to jest coś, rzeczywiście. Bo, ale płotki ci weszły fajne takie, nie? Zawodnicze. Żeby wagę zrobić w tempo, nie? Ale jaja. Co masz? Leszczyka? Czekaj, zaraz nagramy go. No, pokaż tu do kamerki. Jest elegancki. Taki już, 20 parę, nie? 22. 22? Na twoje oko? No dobra. Ja na kuku, kanapka kuku z pinką, nic. Parę brań takich nieśmiałych. Masz miarkę? Mam. Dokładamy się do marajdowa? Nie. Nie masz oko, to masz oko. 22, 23.
Tyle masz w palcach od reszty. Poczekaj. Robimy testa. Miareczka. Dawaj tu przed kamerę. Jeszcze 4. No i co? No 21, masz 22, no. Gruby, elegancki. Ale nęcenie teraz masz, czekaj, przybliżę, masz. Na pusty haczyk rzuciłem. Wyrzucę tylko chyba do tego, żeby se zanęcić. Tak. Jaki masz przypadek? Paszoł mi won! Dzisiaj cieniutko, słuchajcie. Ja na zero. Kamil kilkanaście płotek, kilka leszczy takich mniejszych i tyle. Ale fajna pogoda, ciepło jest. Nie wiem, czy się nie zacznę opalać zaraz. Ważne, że nad wodą, na legalu. Ogólnie słyszałem też, o, jest rybka. Słyszałem właśnie taką historię, że można teraz pojechać na komercję i na miejscu dają ci umowę zlecenie i wykonujesz dla nich pracę odłów karpia i innych ryb. No i tak można sobie pójść na wędkowanie, posiedzieć. Także chcecie się wyżyć, to możecie jechać zawsze na komercję albo do kogoś prywatnie, albo na jakiś właśnie dzierżawiony staw, tak jak ja teraz jestem. Zawsze można jakoś wyjść z sytuacji, nie ma co płakać po prostu, tylko trzeba działać i tyle. Na razie spokój. Kamil złapał kilkanaście płotek, kilka leszczyków. No miało być tak bardziej karpiowato, ale na razie nie widać takich ryb, więc... no ja dalej na kukurydzę z pinką, ale no cienko. Ja też mam duży haczek, także... Na grubo mam po prostu dzisiaj. Wyjdę na zero, to wyjdę. Trudno. Co to? Aż mu wyrwałem chyba z pyska. Co to jest, ty? Co to? Aha, kukurydza. Okej. Jest płotka. A, hop. A może nie na tym stawie siedzimy? Nie, no na tym. Co to za żyłeczkę używasz ogólnie? No, 18. Ale jakiej marki? Marcela. Rzut na moje łowisko z kolei.
A dzisiaj rekreacyjnie na trawce sobie siedzę. Mam wszystko w nosie. Pełen relaks. Dzisiaj mi nie chodzi o żaden wynik. Ogólnie nie moja metoda nawet, ale tak się skusiłem. Biorąc pod uwagę, że nie można prawie że nigdzie łapać, a tu była możliwość. Na feder jednak są tu takie dość ciężkie warunki. Wiesz co, chyba wezmę się za te płotki też. Dam cienki, kurde, mały haczyk. Mi się trochę już nudzi łowienie na grubo. Nic się nie dzieje. Także podziwiam wszystkich łowiących na grubo i czekających po kilka godzin na branie. Dla mnie coś nie do przejścia raczej. Chyba dzisiaj przetestuję sobie taką aplikację, którą ściągnąłem na Rybomanii. Jakieś takie, takie zmagania, coś tam, kto większą rybę złapie, to tamto. Zobaczymy. Przetestujemy. Ale ci zanęta zagrała tutaj, co? Co, Kamil? Wszędzie gra. Wszędzie gra? Fajna taka. Szesnasta godzina, pora na małe podsumowanie naszego dzisiejszego wędkowania. Ja z początku próbowałem łowić na grubo, nic mi to nie dało. Mimo obfitego zanęcenia wchodziły drobne ryby, bo potem zszedłem na cienko, łapałem na małe haczyki, na białe robaki, na pinkę. No, ale brały bardzo małe płotki. Kamil natomiast łowił średnie leszcze powyżej 20 cm. Takie do 25 może, na przemian z płotkami. Ogólnie fajnie, fajna miejscówka, ciepło, miło spędzony czas, w fajnej atmosferze, nowe doświadczenia jakieś. Ciekawie przedstawił technikę Kamil, jeżeli chodzi o odległościówkę. Łowił na dystansie około 20 metrów. Chciałem właśnie w tym filmie pokazać tą metodę akurat połowu jako może dla niektórych odskocznie. Chciałbym też jeszcze tutaj zwrócić się jeszcze raz do siwego youtubera. Odezwij się do mnie, oddzwoń, bo już trzeci raz dzwoniłem i nie odebrałeś. Teraz z nie swojego numeru dzwoniłem i najpierw słabo cię było słychać, a potem żeś nie odebrał. No dziwnie to tak jakoś, bo sprawę trzeba wyjaśnić moim zdaniem. A jeszcze zapomniałem dodać, że jak się podobało, tutaj łapka w górę. Albo subskrybuj, co tam uważasz za słuszne. Także trzymajcie się w tym ciężkim okresie dla nas wszystkich. Z pozdrowieniami, Feder Fanatics.